Cześć Wam. Dzięki, że zdecydowaliście się przyjść na tą prelekcję, a nie skorzystać z oferty kościółka przed południem. W każdym razie, pogadamy dzisiaj o tematach obyczajowych i familijnych w grach wideo. Jest to niesamowicie szeroki temat, ponieważ obejmuje tak życie ludzi, jak i życie stricte rodziny, zwyczaje, emocje, jakimi dzielimy się z innymi ludźmi, związki uczuciowe między postaciami, jak również między postacią a graczem, jak również moralność, czyli wszelkie wybory moralne, no i generalnie zachowanie, czyli to, w jaki sposób nasz charakter z tego świata fizycznego zostaje przeniesiony do świata wirtualnego. Także odpowiedziałem na drugą sprawę, czym jest obyczaj. To powszechnie przyjęte, umowne i charakterystyczne dla danej społeczności zachowania, zwyczaje, tradycje, przyzwyczajenia, nawyki. No i pozwoliłem sobie dodać do tego też reguły życia codziennego. A więc zasady moralne i etyczne, którymi kierują się ludzie, czyli też, którymi kieruje się gracz, przejmując kontrolę nad grywalną postacią w grze. Gdzie możemy znaleźć obyczajowość? Oczywiście są na rynku tytuły, które traktują o obyczajowości dosłownie. Niemniej, jeśli spojrzeć na ten problem szerzej, to na pewno znajdziemy obyczajowość w profilach psychologicznych grywalnych postaci i wyborach moralnych, jakie dokonują. W wielu tytułach bohaterowie są kontestatorami, czyli kwestionują powszechnie i otwarcie zasady, na jakich oparty jest świat, który zwiedzamy. Kwestionuje to, jak dana społeczność w danym środowisku działa. Są też oportuniści, którzy po prostu wyrażają aprobatę względem tych wszystkich zasad, które panują w danym świecie, celem osiągnięcia własnych korzyści. Obyczajowość znajdziemy też w relacjach, tak jak mówiłem, między bohaterami. Podam tutaj kilka flagowych takich przykładów z, myślę, dobrze Wam znanych tytułów z tego roku. No i obyczajowość znajdziemy też w tak zwanych living worlds, czyli światach, które żyją, które są zaprojektowane przez projektantów w taki sposób, żebyśmy doświadczali je w jak najbardziej immersyjny sposób, żebyśmy dowiadywali się z nich informacji na temat tego, jak dana społeczność żyje, jakie są jej tradycje, jakie są jej zwyczaje, co robi na co dzień, co uważa za słuszne, co uważa za mniej słuszne itd., itd. Jeśli mielibyśmy się odwołać do profilu psychologicznego grywalnej postaci, to możemy poznać jej szczegóły między innymi w elementach snickerowych, czyli w momentach, kiedy przychodzi nam w różnych produkcjach skradać się, czyli na przykład przychodzić na tyły wroga i poznawać to, jak żyje i tak dalej. Najlepszym przykładem chyba, znaczy nie najlepszym, takim jaki podałem, byłoby Metro Last Light, jest to tytuł z kwietnia tego roku, 4A Games, ukraińskiego studia, gdzie Artyom wyrusza w podróż za ostatnim z ocalałych cieni. Metro Last Light generalnie kontynuuje historię z pierwszej części, tą kanoniczną, gdzie Artyom postanawia zabić wszystkie cienie. Jak się okazuje, w drugiej części jeden cień przeżywa i naszym zadaniem jest zlikwidowanie go. Podczas eskapady, na samym początku gry, Artyom zostaje zabrany, pojmany przez nazistów i wrzucony do więzienia wraz z komunistą z linii czerwonej, który z kolei pomaga mu z tego więzienia uciec. I wówczas zaczyna się taka dość długa sekwencja snickerowa, gdzie Artyom po prostu przemyka między zastępami wroga, poznając też jego świat od środka. I wówczas moglibyśmy dowiedzieć się wielu informacji na temat tego, jak dana frakcja traktuje na przykład społeczność, z którą sympatyzuje Artyom. Przechodzimy przez całe więzienie i widzimy, jak ci ludzie żyją w tych klatkach pozamykani, jak cierpią. Następnie przedzieramy się przez korytarze metra i w pewnym momencie ten nasz kompan, towarzysz broni, zostaje ponownie złapany, a nam przychodzi zostać na polu walki samemu. I w tym momencie musimy unikać ataków wroga, chować się w cieniu, a zarazem poznawać
te tradycje, zwyczaje i takie czynności, które ta dana społeczność nam wroga robi na co dzień. Między innymi pilnowanie broni, polerowanie broni, kontrolowanie mechanizmów, które napędzają całą stację, kontrolowanie oświetlenia i tak dalej, i tak dalej. A podczas tego zwiedzania lokacji dowiadujemy się z dialogów swoich wrogów to, jak traktują inne wrogie frakcje zamieszkujące metro. Między innymi dowiadujemy się, jak są zepsuci przez całą sytuację, jak tęsknią za życiem na Ziemi, jak są pozbawieni wszelkich wartości. Między innymi w pewnym momencie z dialogu wynika, że mieszkańcy metra bardzo często uprawiają seks z prostytutkami i nawet przychodzi taki moment, że poruszony jest temat tego, jak jeden z tych mieszkańców metra katuje prostytutkę. Niechciana sprawczość. Podaję tutaj takie cztery chyba flagowe tytuły, gdzie ta niechciana sprawczość, czyli główny element gier wideo, został wyłuszczony. Między innymi Space of the Lion, GTA 5, Call of Duty Modern Warfare 2 i Far Cry 3. Space of the Lion, oddział Delta Force na czele z Martinem Walkerem, dochodzi w pewnym momencie do takiej sytuacji, gdzie gracz zostaje zmuszony do zbombardowania całej wrogiej frakcji fosforem. Gracz nie ma żadnej możliwości podjęcia decyzji w tym momencie i jak się okazuje potem ta cała akcja z morderstwem tych wszystkich ludzi, masowym mordem, jest kompletnie niesłuszna, ponieważ w bazie, którą bombardowaliśmy, znajdowali się też cywile. I podniosło się alarm w internecie, że właśnie ta niechciana sprawczość została tutaj wyniesiona do ekstremu, że gracz jest niejako zmuszony do tego, żeby zabijać niewinnych. No i wówczas ta obyczajowość jak najbardziej zostaje nam przedstawiona. Człowiek dokonuje pewnej rewaluacji wartości własnych, dokonuje samosądu, że jak to można było w ogóle zabić niewinne osoby. Jak oczywiście to w dalszej części gry zostaje uzasadnione, kto przeszedł. Są to osoby, które przeszły Space of the Line? No to na pewno te trzy osoby wiedzą dlaczego główny bohater robi takie rzeczy, a nie inne. Są też tam wiele innych sytuacji w Space of the Line, kiedy musimy podjąć pewną decyzję, między innymi. Generalnie w Space of the Line chodzi o to, że Delta Force zostaje przesłana do Dubaju, który jest rozwalony przez burzę piaskową. Generalnie ani radio, ani wszelka komunikacja tam nie działa. Wieje tylko wiatr i Delta Force wbija do tego miasta po to, żeby uratować poprzednią załogę. A okazuje się, że jest zaangażowana w pewien konflikt moralny niejako. I są też tam takie wybory moralne, że dostaje Delta Force rozkaz zabicia cywili, którzy wiszą przywiązani pod jakimś wiaduktem, pod groźbą tego, że zostaną zaatakowani przez snajperów. I wówczas gracz musi podjąć decyzję, czy zabić tych cywili, czy też jednak skontrować i zacząć strzelać do swoich niejako. I wówczas to właśnie obyczajowo zostaje zobrazowane w szerszym kontekście, ponieważ gracz dokonuje tej dewaluacji, przewartościowuje całkiem swój model wartości w tym wypadku. W GTA 5 oczywiście chodzi o scenę tortur, gdzie Trevor próbuje wyciągnąć z pewnej osoby informacje, które przydadzą się potem jego kolegom w akcji zupełnie w innej części mapy. W Call of Duty Modern Warfare w dwójce chodzi oczywiście o scenę na lotnisku, gdzie u boku Zakajewa mamy możliwość, ale nie musimy oczywiście, strzelać do cywilów. Scena ta została usunięta w japońskiej wersji gry, a w rosyjskiej, nie, w japońskiej, strzał do cywila kończył się fiaskiem, a w rosyjskiej wersji ta misja została kompletnie usunięta. W Far Cry 3 chodzi mi o scenę, kiedy Jason Brody wchodzi na tyły wroga, jest to też element snikerowy niejako, i dochodzi do głównego antagonisty gry i dowiaduje się od niego różnych informacji na temat tego, jak jest traktowana ludność na tej wyspie, jakie są plany tego głównego antagonisty, a przede wszystkim dochodzi do momentu, gdzie
znajduje w celi swojego brata. To jest mały spoiler niestety. Ale znajduje tego swojego brata po niemalże 15 godzinach eskapady, kiedy gracz myślał, że ten brat jego nie żyje już. I dochodzi do sytuacji, gdzie gracz musi nacisnąć przycisk po to, żeby tego brata zacząć torturować, ponieważ w innym wypadku ten antagonista, o którym mówiłem, domyśliłby się, że ta osoba, która jest w tym miejscu, gdzie jest, to jest właśnie Jason Brody, który był niejako poszukiwany przez tego głównego antagonista. Jeśli chodzi o walkę z systemem, no to Assassin's Creed 2, Dishonored, Homefront, Bioshock Infinite, we wszystkich tych czterech produkcjach główny bohater musi dokonać w pewien sposób zemsty na systemie, który wyrządził mu krzywdę. W Assassin's Creed 2 Ezio pragnie zemścić się na zakonie templariuszy, który wrobił całą rodzinę, wrobił całą rodzinę Ezio w pewien konflikt. Ta cała rodzina została zamknięta w więzieniu, a Ezio ma możliwość dowieść, że ta rodzina jest niewinna u Uberto, jednak ten Uberto okazuje się zdrajcą i Ezio niestety jest świadkiem śmierci swojej rodziny, po czym ocalałych członków, czyli matkę i siostrę, eskortuje do willi Monteligioni, gdzie mieszka jego wuj. W Homefroncie na samym początku gry przedstawiana jest nam obyczajowość nowego kompletnie systemu totalitarnego, który został wprowadzony w USA. Gracz jest świadkiem tego, jak ludzie są mordowani na ulicach, katowani. Jesteśmy świadkiem nawet kiedy sceny, gdzie rodzice zostają zabici na oczach dziecka. Są to bardzo przejmujące sceny, niestety studio, które zrobiło Homefront, nie udało się pociągnąć tego tematu dalej, przez to ten cały konflikt na linii USA, Korea Północna przestaje mieć jakiekolwiek znaczenie, a ten profil psychologiczny grywalnej postaci jest kompletnie nijaki. Dishonored Corvo zostaje wplątany w zabójstwo cesarzowej i nawiązuje dość bliskie relacje z jej córką Emily i właśnie dla niej próbuje odciągnąć tę całą sytuację. I we wszystkich tych czterech produkcjach warto zwrócić uwagę na to, że ten profil psychologiczny grywalnej postaci, również w Far Cry tak jest, może zostać obrócony do góry nogami. To znaczy, że ci bohaterowie, którzy tak bardzo pragną zemsty, którzy tak bardzo pragną zwycięstwa, mogą kompletnie odmienić swój system wartości. W Far Cry nawet na samym końcu de facto możemy podjąć decyzję na temat tego, po której frakcji się opowiemy. Obyczajowość oczywiście znajdziemy też w relacjach między bohaterami. W The Walking Dead jest to relacja między Clementine i Lee. Lee znajduje Clementine w domu. Jak się okazuje, najpewniej jej rodzice już zginęli przez atak nieumarłych. W Bioshocku Infinite relacja między bohaterami zachodzi pomiędzy DeWittem i Elizabeth. W Ico sterujemy chłopaczkiem, który miał zostać uśmiercony, ponieważ urosły mu rogi. To też jest pewna obyczajowość danego środowiska, w którym się znajdujemy. W The Last of Us relacja zachodzi pomiędzy dwiema głównymi postaciami. Boże, zapomniałem imion, przepraszam najmocniej. A w Journey oczywiście związek emocjonalny zachodzi pomiędzy dwoma bohaterami. I tutaj That Game Company osiągnęło bardzo duży sukces, ponieważ każde przejście na dobrą sprawę Journey może być unikatowe, jedyne w swoim rodzaju. W moim przypadku to przejście było niesamowite, ponieważ od pierwszej sekundy przechodziłem całą grę z jedną osobą do samego końca. I pomimo tego, że twórcy nie dają możliwości komunikacji z drugą osobą, nam udało się porozumieć między innymi pisząc różne wzorki na śniegu też i na piachu. Udało nam się przeżyć całą przygodę razem i udało nam się nauczyć tej opieki o drugą osobę, zaangażowania w życie drugiej osoby, w troskę itd. itd. That Game Company zbudowało wiele wartości poprzez swoją produkcję, które ten gracz doświadcza podczas całego przejścia. Living World, tak jak mówiłem,
żyjących światach możemy się dowiedzieć tej obyczajowości środowisk, w jakich się znajdujemy. W Far Cry'u przychodzi nam brać udział w takiej scenie, gdzie poznajemy frakcję tubylców mieszkających na tej wyspie. W Assassin's Creed 2 w pewnym momencie Florencja zmienia się w imprezę, gdzie kurtyzany zaczepiają mężczyzn, pajace robią jakieś tam sztuczki i wszystko nabiera w ogóle innego kolorytu. W Metro Last Light oczywiście jest też taki moment, gdzie możemy zwiedzać jedną ze stacji linii czerwonej, gdzie w fantastyczny sposób pokazana jest właśnie ta obyczajowość. Dzieciaki oglądają różne występy komików, niektórzy robią teatrzyk z cieni. Jest też w pewnym momencie nawet występ na scenie, gdzie oswojony potwór robi różne sztuczki. I tak dalej, i tak dalej. Takich wirtualnych światów, które przekazują pewną dozę obyczajowości, które ilustrują to, w jaki sposób egzystują w nich ludzie, jest o wiele, wiele więcej i na pewno podzielimy się tymi przykładami na sam koniec. Oprócz tych tytułów, które wspomniałem, są też produkcje, gdzie ta obyczajowość jest przekazywana dosłownie. Oczywiście trzeba wspomnieć tutaj o The Sims i Second Life. W Second Life sami na dobrą sprawę możemy sobie ułożyć swój harmonogram dnia, możemy sami tworzyć własną tradycję, możemy sami tworzyć kręgi znajomych, w których będziemy żyć i z którymi będziemy przeżywać różne przygody. W The Sims chyba nie trzeba nikomu tłumaczyć. Oczywiście bohaterowie, którzy zostaną stworzeni przez gracza na samym początku, mają określony profil. Kiedyś był taki pomysł, żeby uruchomić dość zaangażowaną społeczność modelską, która by modyfikowała przygody w ramach The Sims i udostępniała je potem w sieci. I były pomysły nawet na takie rzeczy, że na przykład matka mieszkająca w domu jest alkoholiczką, ma problemy z zarobieniem pieniędzy i na przykład kiedy się wkurza, kopie swojego kota. I taki build byłby wrzucany do internetu, ktoś inny by go ściągał i modyfikował. I takie właśnie oto historie, takie profile psychologiczne postaci, którymi byśmy sterowali w The Sims, byłyby rozwijane. Niestety EA nie pozwoliło na taki zabieg, ponieważ bało się kontrowersji. No i niestety zatrzymał tą wielką machinę, która mogłaby zostać uruchomiona. Card Life jest grą niezależną, w której możemy wybrać trzy postaci i która generalnie polega o tym, żeby przetrwać w środowisku, w trudnej prowincji amerykańskiej. I na przykład jednym bohaterem jest Anders, który ogromną miłością darzy swojego kota, którego trzyma w hotelu, mimo tego, że nie może. Nie ma pieniędzy na życie i zaczyna sprzedawać bodajże gazety w jakimś kiosku na ulicy. I te wszystkie czynności, zarówno w przypadku Andersa, jak i dwóch innych postaci, są niezwykle repetytywne. I o to tutaj chodzi, ponieważ te wszystkie czynności stają się nudne, ale mimo to musimy je wykonywać po to, żeby na przykład zarobić na chleb, po to, żeby na przykład kupić mleko dla kota, żeby ten przeżył. I takie właśnie najprostsze problemy życiowe stają na naszej drodze w tym Card Life i dlatego czynią tą grę wyjątkową. W Papers, Please natomiast przejmujemy kontrolę. Jesteśmy celnikiem na granicy między Arstocką i innym państwem, z którym ta Arstocka miała konflikt zbrojny od niemalże 6 lat. I naszym zadaniem jest przepuszczanie lub też nie ludzi na tej granicy. I naszym zadaniem jest między innymi sprawdzanie dokumentów, sprawdzanie danych różnych, nie wiem, prześwietlanie tych ludzi i tak dalej, i tak dalej. I największą frajdą z grania w Papers, Please jest nie to, że gracz musi podjąć decyzję na przykład czy przepuścić osobę, która próbuje nas przekupić, czy przepuścić osobę, która jest na przykład jakimś dyplomatą albo dziennikarzem, ale potem też wpaść u szefa i nie dostać wypłaty, która jest potrzebna, żeby utrzymać naszą rodzinę, która czeka na te pieniądze w domu. The Graveyard jest produkcją znienawidzonego przez hardkorowe gracze Tale of Tales, czyli belgijskiego studia duetu Michele Samin i Aurea Hervey. I na dobrą sprawę jest nie grą, gdzie gracz przyjmuje kontrolę nad staruszką, która idzie przez cmentarz. I to jest praktycznie jedyny cel tej gry. Po zwiedzeniu różnych alejek na tym cmentarzu babuszka siada sobie na ławce i umiera. I sądzę, że jest to na tyle
fajny zabieg, mimo że nie polecałbym zagrać w tą grę, ponieważ już ją znacie na dobrą sprawę. Ale jest to na tyle fajny zabieg, ponieważ gracz dokonuje właśnie takiej rewaluacji swojego życia. Myśli na temat tego, że wszystkie osoby mogą kiedyś odejść i zostaniemy kiedyś sami. Ale Passage również podejmuje temat życia i śmierci. Z tym fajnym zabiegiem, że w pewnym momencie poznajemy na swojej drodze miłość swojego życia. I właśnie z tą miłością przemierzamy świat. W niektórych miejscach właśnie przez to, że idziemy z tą drugą osobą, nie możemy wejść. Co świadczy o tym, że życie jest pełne wyrzeczeń. A sama droga, to passage, czyli samo życie, jest tylko i wyłącznie wtedy wartościowe, kiedy mamy właśnie obok siebie jakąś wartościową osobę, a nie dobytki. Ponieważ podczas gry możemy też zbierać różne skarby, które jednak na sam koniec gry są dla nas kompletnie bezwartościowe, bo nie zabierzemy ich do grobu. Dysphoria to jest kolejna niegra opowiadająca o problemach ludzi transseksualnych. I zrobiła to tą grę Anthropy, bodajże, która właśnie urodziła się mężczyzną w ciele kobiety i opowiada o tych swoich problemach na długości całej gry. O tym, jak dotknął ją ostracyzm, jak ludzie znienawidzili ją tylko dlatego, że wyglądała tak, a nie inaczej. Neverending Nightmares jest podobnym autobiograficznym, bo Dysphoria jest autobiograficzna. Neverending też jest autobiograficzne, z tym, że jeszcze nie zostało wydane, znajduje się obecnie na Kickstarterze i opowiada historię twórcy gier, któremu nie udało się sprzedać swojej poprzedniej gry Retro Grand i opowiada właśnie o tym w Neverending Nightmares, o tym, jak dotknęła go depresja, o tym, jak musiał się zmagać z brakiem pieniędzy, o tym, jakie koszmary nawiedzały go w nocy. Anne Frank jest też biograficzną grą, z tym, że opowiada historię właśnie Anne Frank, która była Żydówką i która w 1940 roku wyemigrowała do Niemiec, dlatego że nie mogła poradzić sobie w Niemczech, które zostały przejęte przez władze hitlerowskie. No i ta gra miała właśnie opowiadać jeden dzień z życia tej Anne Frank, która po 4 lat ukrywania się w Holandii została jednak zamknięta w obozie koncentracyjnym i umarła, zginęła tam. Opowieść, dziennik Anne Frank został opublikowany w 1947 przez jej ojca i właśnie na bazie tej powieści student z Niemiec miał zrobić właśnie taki serious game na temat jej osoby. Knock Knock jest produkcją autorów Pathologic i jest bardzo prostą platformówką, w której gracz musi sterować lunatykiem, który nie może zasnąć. Ale jest wiele możliwości interpretacji tej historii. Między innymi jest jedna religijna. Gracz w ogóle Knock Knock burzy czwartą ścianę na sam koniec i mówi, że gracz powinien już skończyć grać tylko po to, żeby ten lunatyk mógł wreszcie usnąć. I osią tej fabuły właśnie w Knock Knock, wydaje mi się, jest to, że ten lunatyk nie może spać przez to, że nie może poradzić sobie ze swoimi problemami. On budząc się przed nocą musi sprawdzić wszystkie pokoje w domu, by zobaczyć, czy wszystko jest na swoim miejscu, czy wszystko gra. Musi uchronić się przed potworami. Nieraz nawet wychodzi na zewnątrz. I wówczas jest jedna taka scena, że cały dom, w którym on się znajduje zostaje otoczony koroną cierniową, co świadczy o tym, że bohater cierpi. Właśnie. Today I Die jest interaktywnym wierszem, który zaczyna się tak, że pewna kobieta topi się w wodzie. Widzimy, że do jej pasa jest przywiązany kamień. Naszym zadaniem jest modyfikowanie w taki sposób wyrazów, które tworzą wersy w tym wierszu, by tą historię zakończyć w pewnym stopniu happy endem. Depression Quest jest też swego rodzaju interaktywnym, nie tyle wierszem, co opowieścią, w którym podejmujemy niezwykle trudne tematy osoby, która nie może zarobić na własne życie, nie może sprostać wymaganiom rodziców, nie może znaleźć motywacji, nie może znaleźć motywacji do pracy, do studiowania. No i podczas całej tej interaktywnej opowieści podejmujemy bardzo trudne decyzje na temat między innymi brania leków, picia alkoholu i tak dalej, i tak dalej.
The Love Letter to króciutka gra o miłości, w której sterujemy pożądanym przez wszystkie nastolatki w szkole chłopaczkiem, który dostaje w pewnym momencie list od nieznajomej. I naszym zadaniem jest przeczytanie tego listu podczas całej przerwy niezauważonym. Na samym końcu podejmujemy decyzję na temat tego, czy chcemy spotkać się z tą osobą, która ten list napisała, czy też nie. Freedom Bridge, przepraszam, jest niezwykle krótką, ale w pewien sposób druzgocącą grą o pikselu, który próbuje uciec z Korei Północnej, z kraju totalitarnego, przekraczając chyba trzy ściany drutu kolczastego. I w momencie, kiedy sterujemy tym pikselem dosłownie w prawo, nie zmieniając kompletnie wysokości, znaczy nie zmieniając w ogóle miejsca tego biegu, ten piksel zaczyna tracić krew i widać, jak ta krew galopuje z góry na dół, co w pewien sposób świadczy, jak desperacka według mnie jest ta ucieczka z tego kraju totalitarnego, a w pewnym momencie, kiedy dochodzi do tego Freedom Bridge tak zwanego, zostaje postrzelony. No i to według mnie bardzo duże wrażenie wywiera na graczu. The Snowfield jest według mnie jedną z lepszych gier opowiadających o wojnie. Bohater steruje half-dead bohaterem, który zmaga się z potworną śnieżycą, która eksterminuje wszystkich jego kolegów. No i podczas tej gry właśnie próbujemy pomóc tym, którzy jeszcze są przy życiu. Przynosimy im przedmioty, które są dla nich potrzebne, aż w pewnym momencie umieramy. Przechodząc teraz płynnie do tematów familijnych. Rodzina w dużym stopniu jest używana teraz przez twórców jako taki pretekst do dalszego biegu fabuły. W Assassin's Creed 2, tak jak mówiłem, Ezio próbuje zemścić się na zakonie Templariuszy za śmierć swojej rodziny. W The Last of Us na samym początku gry główny bohater traci córkę, co jest swego rodzaju motorem napędowym dla całej fabuły, ponieważ spotkana na jego drodze Ellie zastępuje mu tą córkę i buduje z nim więź dokładnie taką samą. W Papers, Please, tak jak już mówiłem, w The Walking Dead, tak jak już mówiłem, w Red Dead Redemption motyw jest taki, że John Marston próbuje odejść z tego kryminalnego świata, w którym znajdował się od wielu lat. Niemniej rząd, który próbuje uprzemysłowić Dziki Zachód, pojmuje jego syna i żonę i rozkazuje mu znaleźć trzech byłych swoich współpracowników. I każdy, kto przeszedł Red Dead Redemption, wie, w jaki sposób ta fabuła się domyka i w jak silny sposób oddziałuje na psychikę gracza. W The Unfinished Swan ta fabularna trampolina polega na tym, że gracz, bohater gry, jest synem matki. Jest synem postaci, która nie dokończyła swój ostatni obraz, i zadaniem gracza w pierwszej misji jest dokończenie tego obrazu, de facto też po to, żeby przez tą lokację móc potem iść. W God of War również pojawia się motyw zemsty, gdzie Kratos w przypływie szału zabija swoją żonę i córkę, jak również całą swoją rodzimą wioskę, wykorzystany przez Aresa. No i potem przez całą grę próbujemy do tego Aresa dotrzeć i go zabić. W Max Payne rodzina głównej postaci, tytułowej postaci, również zostaje zabita przez korporację odpowiedzialną za narkotyk Valkyria. Oni uśmiercają całą rodzinę, dlatego że jest ona dla nich niewygodna. W Splinter Cellze motyw rodziny przewija się przez całą serię. Sam Fisher na początku nie może pogodzić się z odejściem swojej żony, która zmarła na raka, a potem
ciągle jest zmuszana do tego, żeby poszukiwać tej swojej córki, którą niestety musi zostawić z racji tego, że musi wykonywać zlecenia dla amerykańskiego rządu. Przez cały chyba kanon serii pojawiają się dwa zniknięcia córki. W pewnym momencie pojawia się nawet wątek, że ona umiera, ale okazuje się, że zaprzyjaźniony bodajże z samym Fisherem człowiek ukrywa ją i on po 3 latach dopiero dowiaduje się o tym, że ona tak na dobrą sprawę żyje. Rodzina może być też osią storytellingu. W Papa and Yo, czyli też biograficznej produkcji Caballero, studia Minority, opowiadając historia chłopaka i nosorożca. Nosorożec jest odwzorowaniem ojca twórcy gry, który połyka żaby, co jest odwzorowaniem tego, że ojciec twórcy gry pił lub brał narkotyki i z tego były jakieś różne reperkusje. Oisce Maith, czyli irlandzki tytuł, w którym mieliśmy zagrać, ale chyba nie zagramy, opowiada historię dziewczynki, która żyje w patologicznej rodzinie. Na samym początku gry dostaje okrzan od matki za to, że się spóźniła. Potem dostrzega, jak ojciec mówi do niej, skrywaj, oglądając porno. Dostaje okrzan też za to, że źle położyła sztućce na stole, a nawet nie może tego poprawić, ponieważ matka wysyła ją do ojca, żeby zawołała go, że jest już żarcie. I tak przez całą grę ten Oisce Maith balansuje na takiej linii, gdzie po prostu gracz musi się zmierzyć z tymi problemami dziewczynki, która jest w takim tragicznym domu i z tego wynikają różne potem reperkusje. Zresztą polecam wam sprawdzić tą produkcję samemu. The Novelist jest produkcją o pisarzu, który zmaga się z prostymi problemami. Albo napisać książkę i nadszarpnąć relacje ze swoją żoną i synem, czy jednak zająć się tym synem, który nie może zjeść obiadu w jakiś sposób. Czemu on nie chce zjeść tego obiadu? Odpowiadamy sobie takie na proste pytania życiowe, jednocześnie... zbliżając się do tej rodziny w pewien sposób. W Heavy Rainie, chyba dobrze wam znanym, francuskiego Quantic Dream, jest motyw śmierci pierwszego dziecka, głównego bohatera, i poszukiwaniem drugiego. W Catherine podejmujemy trudne tematy małżeństwa, posiadania dziecka, zdrady. W Gone Home, według mnie bardzo słabym, który zresztą z drugiej strony bardzo dobrze operuje environmental storytellingiem, wrzucani jesteśmy do domu nie tyle opuszczonego, co domu, w którym nie przebywają żadni ludzie, i dowiadujemy się szczegółów na jego temat i szczegółów na temat własnej rodziny, co ona robiła przez ostatni rok, i dowiadujemy się historii swojej siostry, która zakochuje się w swojej koleżance. I tyle. Brothers: A Tale of Two Sons jest według mnie genialną produkcją opowiadającą historię dwóch braci. Tutaj ciężar narracji zostaje przejęty przez gameplay i na dobrą sprawę to fabularne uzasadnienie poczynań tych braci jest bardzo słabe. Ale sama przygoda i sama ta podróż, którą odbywają bracia, jest nie lada sobie. Warto tutaj wspomnieć jeszcze o Shelter, w którym przejmujemy kontrolę nad prostoczą mamą i opiekujemy się swoimi maleństwami. W Facade bohater jest przyjacielem tych dwóch osób, które widzicie na screenie, i próbuje pomóc im w związku, ponieważ oni są bardzo młodym małżeństwem, ale w pewnym momencie zaczynają się kłócić i do gracza należy zadanie, czy pomóc im, czy jakoś pokojowo rozstać ich, czy jeszcze coś innego zrobić. I najfajniejszym patentem w Fekiety jest to, że my możemy pisać z tymi bohaterami. Każde zdanie, które my do nich piszemy, może być jakoś zinterpretowane i to do gracza należy, jaki temat zostanie przez niego poruszony. W To The Moon przejmujemy kontrolę nad dwoma naukowcami, którzy wracają do wspomnień pacjenta, który umiera i który chce spełnić swoje marzenie. Największy twist To The Moon jest taki, że to marzenie, żeby zostało zrealizowane, musi wpłynąć też niejako na jego związek z ukochaną. I tym miłym akcentem chyba skończymy. Dzięki za uwagę. Jeśli chcecie o coś spytać, no to śmiało możemy pogadać po prelekcji. Zapraszam do kupna magazynu Gramy i zapraszam do odwiedzania Indie World. Jeśli są na sali jacyś twórcy, jestem organizatorem Indie Basement, czyli konkursu dla twórców niezależnych. Zgłaszajcie się na ten adres, żeby wystąpić, a może traficie do ścisłej czołówki. Dziękuję ślicznie.